Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Ski Jumping 2021. Zapraszam do stawienia subika i łapeczki w górę. No a w dzisiejszym odcinku wyczekiwane Nor Air, czy jak kto woli Row Air. Nic tutaj na razie nie mamy do roboty w menu głównym, że tak powiem. Zobaczmy sobie jeszcze tylko wyniki przed tym wszystkim. W Pucharze Świata cały czas na prowadzeniu. Kontynentalne pierwsze miejsce. Turniej czterech skoczni, no kiepsko bardzo. No i Nor Air, dzisiaj szansa. Lecimy z zawodami. Pierwsza skocznia Osloka 120. Mam nadzieję, że jakoś w miarę dobrze pójdzie, bo no troszkę się odzwyczaiłem na pewno od tej gry. Teraz trochę więcej skoków narciarskich 2006 nagrywałem. Także parę dni przerwy od Ski Jumping 2021, ale no zobaczymy. Piękna skocznia. Zobaczmy sobie jej kawałek, bo no zawsze sobie patrzymy tutaj na Oslo, bo jest chyba no jedna z ładniejszych skoczni, mi się wydaje, tutaj w grze. Dobra. Punkt konstrukcyjny 120 metrów, słoneczko, aura. No i dobra. Lecimy z kwalifikacjami. Nie wiem jak to będzie, nie mam pojęcia. Dobra, słabe odepchnięcie od belki. Dobra, Bart, dajesz. Ej, dobre wyjście z progu. Dobrze, może być. No jest jak to taki telemark. Szał ten skok nie zrobił, ale myślę, że może być. Muszę się trochę znowu przyzwyczaić tutaj na pewno. Plus 6,5 punktu za wiatr. Które nam to da miejsce? Fajnie by było zdobyć tą statuetkę Rowera, ale na pewno nie będzie proste. Widzicie, jaki tu jest wysoki poziom. Też warunki nam nie pomagały. Teraz leciutki wiatr pod narty, lepsze odepchnięcie od belki, ale czy będzie lepsze wybicie? Za wcześnie troszkę, ale myślę, że będzie i tak spoko. No i jest nowy rekord, 137 metrów. No ale czy ten skok da nam jakieś sensowne miejsce? Minus 5 punktów za wiatr. I które to będzie miejsce? Jestem ciekaw. Trzecie, nie jest źle. Karl Geiger znowu w formie, skurczybyk. Ja go nie rozumiem. Dobra. Wiatr w plecy. Ciężkie zadanie. Będziemy mieli punkty dodane, ale oby ta trójka była. Jest dobre wyjście z progu. Jest ładnie, stabilnie w locie. I będzie za zieloną linię. Troszkę za wcześnie zacząłem lądować, niestety, ale i tak było w okolicach tej zielonej linii, chyba za zieloną linię, 132 metry. Powinna być ta trójka, plus 4,7 za wiatr dodane i pierwsze miejsce, Mistrzostwo Świata. Także elegancko, bardzo mnie cieszy ten początek, oby tak dobrze zostało i bierzemy sobie pierwszą nagrodę. Zacznijmy sobie od lewej strony. Pieniążki, niech będzie. A czekajcie, sponsora mam? Mam sponsora na 7 konkursów jeszcze. Dobra, lecimy z kolejnymi zawodami. Jak na razie Nor Air. Co? Na czwartym miejscu? A to dlaczego? Jak zwyciężyłem? No dobra. Nie wiem, to dziwne co najmniej jest. Aha, bo tak, a no to nie wiem, może kwalifikacje się liczą faktycznie. Nie wiem jak to dokładnie jest tutaj w Nor Air, ale w każdym razie nie objąłem prowadzenia. Także spróbujemy teraz znowu wygrać. Byłoby dobrze. Wiatr chyba w plecy będzie. Tak jest, no i dobra. Lecimy. 98% dotknięcia od belki. Za późno się wybiłem niestety, ale i tak będzie dość dobry skok, proszę państwa, to był dobry skok, pomimo słabego odbicia. Które nam to da miejsce? Plus 2,7 za wiatr. No kwalifikacje, kurczę, nie wiem jak to Nor Air działa do końca, że miałem czwarte miejsce w generalce, a zwyciężyłem. Dobra, Bart i gry drugie miejsce w kwalifikacjach. No i dobra. Pierwsza seria, wiatr w plecy, dość ciężkie zadanie i presja, bo możemy wygrać.
Może być wyjście z progu za wcześnie niestety, ale przynajmniej wiecie. Oj. No nie zrobił szału ten skok. Nie zrobił. Warunki ciężkie, 130 metrów. Plus 10 punktów za wiatr, więc bardzo ciężkie warunki. Ciężko było tutaj odlecieć. Piąte miejsce. No i dobra, walczymy o podium w takim razie. Może nawet nie o pierwsze miejsce, ale podium by było dobre. Żeby te punkty zdobywać. 97 odepchnięcie od belki. O nie. Sami widzieliście, co się stało. Ej, coś mi się stało w ogóle z grą. Jakiś bug na progu, nie wybił mi się zawodnik. Zobaczmy to w powtórce. Ale że... Dobre to było. Piękne wybicie, fuck. Ej, nie, no to jest zła wiadomość dla mnie. Ostatnie miejsce, czy przed... Co? Jeszcze gorzej skoczyli, 16 miejsce. 109, nie no, może nie gorzej. To jest 110, 106,5 gościu skoczył. No dobra, biorę nagrodę kolejną. W puli dużo diamentów, jak wylosuję pieniążki, to słabo. No nie! Kurczę. Coś nie mam farta, nie dość, że mi się coś z grą zepsuło przy skoku, to teraz... Kurczę, w puli dużo diamentów, wybrałem pieniążki. Mamy jeszcze szansę. Oczywiście, że mamy na zwycięstwo. Nie tak dużo punktów straty do Karla, bo 50 tam w zaokrągleniu. No i Lillehammerka 123. Może tutaj się uda, mam nadzieję, że już nie będzie takich afer przy wyjściu z progu. Ale i tak 16 miejsce to nie było źle. Tutaj chyba te kwalifikacje się jakoś liczą, a nie jestem... Znaczy nie wiem dokładnie, jak to się liczy tutaj. W każdym razie trzeba oddawać dobre skoki. Mamy szansę to wygrać. Pierwszy skok tutaj w Lillehammer. Zobaczmy. O, piękne wyjście z progu. Dobra sylwetka w locie. No i piękny skok daleko za zieloną linię, 139,5 metra. Polskie flagi powiewają. Kibice się cieszą. Zobaczmy sobie taką jedną powtóreczkę całą, bo jeszcze nie patrzyliśmy w tym odcinku. A jeszcze loty będą dzisiaj, no tak. Plus 5,6 dodane punktów za wiatr. Drugie miejsce, Karl Geiger ciągle w formie. O ten dziad, kurczę, w Pucharze Świata nie tak dobrze się zmobilizował na Nor Air. O Boże, jakie słabe odepchnięcie od belki. Ale jest mocny wiatr pod nart za to. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest dobre wyjście z progu, mocny wiatr pod narty, trzeba tutaj stabilizować zawodnika. Gdzie on wylądował? 147,5 metra, myślałem, że tego nie wyląduje już. Dobra, już tam nie będziemy patrzeć na powtórkę. Ale to chyba nam da prowadzenie, mi się wydaje, Karl Geiger nie da rady. No, co? Dawid Kubacki dał radę, co za skurczybyk, ale jeszcze druga runda, ważne, że Karl Geiger nie dał rady. Już wolę Dawida, szczerze mówiąc. Teo, teraz lepiej, 98% dopchnięcie od belki, wiatr pod narty jest także. Dobre wyjście z progu, ale znowu mną zachwiało, tak, jak to się czasem zdarza. I będzie świetny daleki skok, pięknie, stylowo w okolicach rekordu. Daleko za zieloną linię, no myślę, że tutaj już nie mają ze mną szans w tych zawodach. Minus 8,2 za wiatr. Nie ma opcji. Nie masz się szans. Co? Dawid, jak ty to zrobiłeś? No nie, musiał mieć naprawdę dużo punktów dodanych z takimi skokami. Dobra, lecimy, drugie miejsce. No ale i tak jest nieźle. Dobra, weźmiemy sobie kolejną nagrodę. No, weźmiemy sobie teraz trzecią, tak po kolei. Polecimy za chwilę level, znowu pieniążki, no nie wierzę. Dobra, jak tam wyniki? Piąte miejsce, cały czas mam szanse, no coraz większe te szanse mam, myślę, tutaj. Lecimy z kolejnymi zawodami, trądką, a potem już tylko nam zostanie Vikersund K200. Naprawdę jest wysoki poziom, to będzie pewnie moje najlepsze miejsce tutaj w Nor Air, ale... Może być ciężko z wygraną. Oczywiście postaram się, ale widzicie, że jest wysoki jeszcze poziom.
Okej, pierwszy skok, bardzo leciutki wiatr pod narty. Słabe odepchnięcie od belki. I pierwszy skok w tych zawodach, w Trondheim. Dobre wyjście z progu. Dzisiaj nawet dobre wyjścia z progu mam. I proszę Państwa, ależ świetny, stabilny skok. 153 metry. No bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Zobaczmy sobie aż powtórkę, bo może się to już... Chociaż jakby był mocniejszy wiatr, to jeszcze tutaj można dalej skoczyć. Ale jaki piękny stylowo. Nic tutaj w powietrzu za bardzo nie musiałem robić. I już wszystkie linie przeleciał praktycznie. Dobra. Które nam tu da miejsce, bo ja już nie jestem pewien. Pierwsze, no w końcu i spora przewaga, 14 punktów przewagi. Znowu leciutki wiatr pod narty, no dobre te warunki dzisiaj. 93% dopchnięcia od belki, więc lepsze niż poprzednio. Wybicie jakie będzie. Za wcześnie, ale nie ma tragedii, nie ma tragedii. Ktoś czuje, że będzie za zieloną linię? Tak jest, jest daleko za zieloną linię. Ale czy ten skok da nam prowadzenie? Jest to bardzo możliwe. 151 metrów. Minus 1,7 odjęte za wiatr. Mamy szansę wygrać. I 10 punktów przewagi nad Ryoyu Kobayashim. Ostatni skok tutaj w Trondheim. Jest mocniejszy wiatr pod narty, więc jest szansa na dłuższy jeszcze skok i zdeklasowanie rywali, można powiedzieć. Już zależy od wyjścia z progu. Oj, za wcześnie wyjście z progu, ale Bart leć po zwycięstwo, po medal, po złoto. I piękny skok, gdzieś tam w okolice rekordu, chyba ten rekord został wyrównany. 153 metry, świetnie, minus 10 punktów za wiatr, mogło być lepiej, ale i tak chyba zwyciężymy te zawody. Tak jest, proszę Państwa, z jaką ogromną przewagą. No z tych zawodów jestem naprawdę zadowolony. No i odbieramy sobie nagrodę. Co ja tu widzę? Koszulkę lidera, proszę Państwa. Bierzemy sobie nagrodę. Dobra, nie wiem, byle którą sobie weźmiemy. Może być środkowa. No i pieniążki, to już mnie nie dziwi. I mamy jedną gwiazdkę, którą sobie pójdę w siłę wybicia. I uwaga, uwaga, wyniki. Jest pierwsze miejsce z niedużą przewagą. Karl Geiger też w świetnej formie, więc nie będzie lekko teraz. Vikersund. Lecimy. No, będzie ciężko utrzymać to prowadzenie, wiem o tym. Ale jest naprawdę ogromna szansa, żeby zdobyć tutaj ten puchar. Tą statuetkę Nor Air. Dobra, lecimy z tym Vikersund. Pierwszy skok, proszę Państwa. Wiatr w plecy, warunki niesprzyjające. Ale zobaczymy, jakie będą skoki. 92% odepchnięcie od belki. No i pierwszy skok. No, spóźnione wyjście z progu, dość sporo, ale dobra, no już trudno. Przynajmniej stabilnie w locie będzie daleko za zieloną linię. I tak, pomimo wszystko, świetny skok. Punkty za wiatr powinny być dodane, 142 metry. No niestety, spóźnione tutaj wyjście z progu, plus 9 punktów dodanych za wiatr. Które będzie miejsce? Czy Karl Geiger nas wyprzedzi? Nie. Na trzecim miejscu Karl, drugi Dawid Kubacki. Świetna także forma Dawida Kubackiego. No i już tutaj mamy leciutkiego stresa, bo jest mocny wiatr pod narty. Może tu paść spory rekord. Będzie ciężko utrzymać tego zawodnika w powietrzu. 89% odepchnięcie od belki. Jak będzie z wybiciem? No, może być troszkę za wcześnie. Problemy w locie, ale tego się spodziewaliśmy, bo dobre warunki i będzie świetny, rekordowy, proszę Państwa, skok wylądowany na dwie nogi, ja jestem w szoku. 253,5 metra, zobaczmy sobie ten skok w powtórce. No to jest, proszę Państwa, bardzo daleki skok, szkoda, że nie był wylądowany telemarkiem, naprawdę bardzo szkoda. Ale spójrzcie, jak wysoko tutaj leciałem, jak nabrałem tej wysokości. No to było coś amazing, niesamowitego. Nie mogę tutaj być zadowolony z tego skoku jak najbardziej. Dobra. Czy będzie prowadzenie? Tak jest, ale z niedużą przewagą. Przez właśnie ten brak telemarku i ostatni skok. Warunki się troszkę zepsuje, jest gorszy wiatr, ale będzie łatwiej utrzymać zawodnika w powietrzu. 87% odepchnięcie od belki, dosyć słabo.
Ale za to na zielonym wyjście z progu trochę mną zamachło w powietrzu. No i jest dobrze, jest stabilnie, jest daleko, bardzo daleko za zieloną linię i świetny skok zakończony lądowaniem z telemarkiem i wygrywamy te zawody w Vikersund. No, nie sądzę, żeby było inaczej. No, tutaj problemy, ale szybko ustabilizowałem w powietrzu. Tylko minus 2 i 1, odjęty za wiatr i mamy to. Pierwsze miejsce, jesteśmy coraz bliżej naszej statuetki z jaką przewagą nad Ryoyu Kobayashim. I kolejna nagroda w tym odcineczku. Okej, nie wiem, prawe sobie weźmiemy. No, jak zwykle. Dobra, pieniążki. Sponsor na 3 konkursy. I wynik jeszcze zobaczmy. Jest spora przewaga, 100 punktów. Praktycznie w zaokrągleniu nad Karlem Geigerem, więc myślę, że powinniśmy to wygrać. Ostatnie zawody w Vikersund. Lekki stresik. Bo przydałoby się dobrze tutaj zaprezentować w tych zawodach, jeżeli będzie mocny wiatr pod narty. Są możliwe tutaj rekordy jakieś niebotyczne. Myślę, że 255 tu można wyciągnąć. Dobra, lecimy. Pierwszy skok, no niestety wiatr w plecy mamy. No więc ciężkie zadanie. 98% dotknięcia od belki, całkiem nieźle. I ostatnie zawody, Norer. Za wcześnie się wybiłem niestety. No ale dobrze, dobrze, nie muszę tutaj oddawać jakichś super mega skoków. Ważne, żeby były one dobre, wylądowane z telemarkiem, daleko za zieloną linię. I punkty będą także tutaj, myślę, dodane. Będzie świetnie. Czy będzie pierwsze miejsce? Tak jest, jest pierwsze miejsce z bardzo dużą przewagą. Świetnie się malują dla nas te zawody, ależ teraz mamy wiatr pod narty, warunki świetne, także można się spodziewać także świetnego skoku. Zależy dużo od wyjścia z progu oczywiście. No za późne, szkoda. Ale i tak powinien być niezły skok w tych warunkach. Jest wysoko, będzie daleko, jest daleko za zieloną linię, jest telemark. No teraz naprawdę to tutaj zabawa na tym Vikersund jest. Takie dalekie loty, każdy lot bardzo dobry. Minus 14,3 za wiatr, pierwsze miejsce oczywiście. No i proszę państwa, ostatni skok w Nor Air, czy jak to woli, w Row Air, który prawdopodobnie wygramy. Ostatni skok, oby był jak najlepszy, są warunki dobre. 96% odepchnięcie od belki. No i dajesz, Bart, lider klasyfikacji generalnej. Jest na zielonym wyjście z progu, także świetnie. Lekkie problemy w locie, ale już szybka stabilizacja. Jest ta wysokość, jest bardzo wysoko. Jest w okolice rekordu, proszę państwa. Jest nowy rekord skoczni z 254 metry. Jak on to zrobił, proszę państwa? Zobaczmy sobie powtórkę. No i myślę, że tutaj w Nor Air zdeklasowałem ewidentnie rywali. Pomimo tej wpadki na początku, gdzie źle wyszedłem z progu, ależ to była ogromna wysokość. Ledwo tutaj wylądował ten zawodnik, już go wbiło w ziemię. Minus 11,9 za wiatr. I pierwsze miejsce, proszę państwa, o to chodziło. Zdobywamy statuetkę Nor Air. No to jest świetna informacja, mój zawodnik się naprawdę już rozwinął. Zobaczmy to sobie aż tutaj w trofea. Ej, aha, to chyba pod koniec sezonu dopiero ten nalicza. Ale wyniki w każdym razie, Nor Air, pierwsze miejsce. Mamy to, pierwsze miejsce. No i to jest to, o co chodzi. Dobra, bierzemy sobie ostatnią nagrodę. No i na koniec może tutaj z lewej strony. No, pieniążki, miałem wziąć środek. Dobra, myślę, że to było bardzo fajne. Bardzo fajny odcinek. Bardzo fajne loty, bardzo fajne rekordy. Zapraszam do stawienia subika i łapeczki w górę, jeżeli odcinek ci się podobał. No i do usłyszenia.